Dzień dzisiaj rozpoczął się nasz tak jak każdego dnia, tylko bez dzieci. Każdy przyszedł do pracy w swoich godzinach pracy. Siedzimy w wyznaczonych miejscach przez dyrekcję i tak uzgodnioną z komitetem strajkowym. Na razie każdy przystąpił do strajku, wiedząc, że za ten dzień nie będzie miał zapłacone. Każdy wie, po co tutaj jest w tym miejscu. Nie podoba nam się wprowadzona tak na szybkiego właśnie ta reforma. Żeby to było wszystko może jeszcze uporządkowane, tak minęło 2-3 lata na przygotowania. A tak w sumie program będzie zmieniany w 4 klasie, w 7 klasie, tak? Także idzie to, dzieci szły w 6 klasie, miały inny program, innym profilem, teraz znowu coś innego dojdzie. Ponieważ już propozycje podręczników się pojawiają, zostają nam przesyłane, przynajmniej ja ze swojego przedmiotu zauważam, że 3 lata gimnazjum zostały wtłoczone w 2. Teraz, kiedy rzeczywiście te gimnazja zaczęły działać bardzo dobrze, ja uważam, tak postrzegam, i raptem szykuje się właśnie coś takiego nieobliczalnego, takiego po prostu, że nie można tego powstrzymać, nawet nie dać szansy, żeby po prostu tą reformę odłożyć na 2 lata, 3 lata, ale ją przygotować w sposób logiczny, w sposób składny, taki, żeby po prostu była szansa na to, żeby ta reforma przyniosła efekty. Na dzisiaj my nie mamy problemu z dziećmi, że ty pochodzisz załóżmy z Bynowa, a ty z Majdan, czy z Liwy, czy a ty z Miomyna. Te konflikty nam się znikły, prawdę mówiąc. Dzieciaki są zintegrowane, tym bardziej, że szkoła podstawowa, która jest tutaj obok, po sąsiedzku, ma dzieci z całego terenu od klasy 4, nie? To one do nas już przychodzą takie ze sobą zgrane. U nas my z kolei nie stosujemy selekcji, że klasa stąd. Dzieci są, że tak powiem, brzydko powiem, wymieszane. No i myślę, że one tu się integrują, znają się i wydaje mi się, że uczymy też w miarę dobrze. Wyniki egzaminacyjne mamy niezłe. Ja nie wiem, czy rodzice mają tego świadomość, że rok wcześniej wypuszczą dzieci tak naprawdę spod swoich skrzydeł. Tutaj były w takim zwanym środowisku domowym. My znamy te dzieci, tak? Znamy rodziców, wiemy z jakich rodzin one są. To są nasze dzieci po prostu. I w tej chwili one rok szybciej będą musiały dojeżdżać, poradzić sobie z różnymi rzeczami, od takich podstawowych kupienie biletu, tak, odnalezienie się w nowej szkole. Powiem szczerze, Nie wiem. Moja trójka dzieci, moich, skończyła gimnazjum. Jakoś nie postrzegam, owszem, że źle było. Owszem, były trudności na początku, jak najbardziej. Ale to też pewnie z tego wynikało, że nagle pojawił się nowy twór, nieznany do tej pory w Polsce, pod tytułem gimnazjum. Szkoła podstawowa ośmioklasowa, która będzie, to też nam trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale ja boję się, że chyba nie, ponieważ te dzieci będą młodsze. Będą kończyły 15-latkowie, a przy tym zamieszaniu, które było z reformą 6-latków, to będą 14-latkowie, które będą szły dalej. I tu może być problem w szkołach branżowych, jeżeli chodzi o praktyki. Jeżeli reforma zostanie przeprowadzona, to podwójny rocznik pójdzie do szkoły średniej. I tutaj jest niepokój rodziców. Chodzi o miejsca w szkołach średnich. Szkoły średnie też nie są z gumy, nie rozciągną się. Także jeżeli chodzi, przede wszystkim chodzi nam o dzieci. My od września, zgodnie z uchwałą, którą podjęła Rada Miasta Miomyna, będziemy szkołą podstawową, czyli nasze oddziały gimnazjalne zostaną włączone w strukturę szkoły podstawowej. Tak do końca, wiemy, że tak będzie od 1 września, zgodnie z reformą oświaty. Czyli zostaną 4 oddziały gimnazjalne, czyli 2 klasy drugie, 2 klasy trzecie i będą klasy 7. Czyli zmieni się tylko praktycznie nazewnictwo. Walczymy generalnie przeciwko reformie oświaty,
likwidacji gimnazjów. Co wiąże się, likwidacja gimnazjów wiąże się z utratą potencjalnych miejsc pracy dla nauczycieli, jak i dla pracowników administracji i obsługi. I optujemy za tym, aby pracodawcy, czyli dyrektorzy, nie zmieniali warunków płacy i pracy swoich podwładnych do 2022 roku. Mamy nadzieję, że podpisy, które zostaną złożone w Sejmie, w tej chwili nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć konkretnie ile, bo są liczone. Liczymy na to, że Sejm przychyli się do ogólnokrajowego referendum, żeby się obywatele polscy wypowiedzieli. Chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom, którzy wsparli akcję strajkową, rodzicom i partiom politycznym, choć osobiście nie jestem zwolenniczką, żeby państwo polityczne wspierały w działaniach, no ale niestety, bo to idzie ku upolitycznieniu naszych działań, a to nie tędy droga.